Mam przyjemność rozmawiać z Rosalie, przedstawicielka płci pięknej pośród patologicznych raperów z wytwórni Def Jam Polska. No jak się czujesz pośród tych wszystkich samców z wielkim ego? Powiem tak, że zawsze chyba byłam jedyną kobietą w wytwórni, także i tym razem nie mam z tym problemu. Ja bardzo lubię towarzystwo mężczyzn, także ja się świetnie odnajduję w tym miejscu. A na tego typu epickich melanżach lubisz brylować? Wiesz co, ja jednak należę do osób, które raczej są ciche i spokojne, także gdzieś tam lawiruję pomiędzy ludźmi, rozmawiam ze swoimi znajomymi i nie wychylam się chyba za bardzo. Do premiery twojej następnej płyty pozostał miesiąc z małym kawałeczkiem. Tak jest. Album Ideal ukaże się 20 marca. I na razie wyszedł singiel Nie mów. I singiel Chmury, który wyszedł już w zeszłym roku. No i jak się czujesz przed tym wydarzeniem? To będzie płyta, która całkowicie odmieni twoją karierę, czy po prostu kolejny etap? Bardzo bym marzyła o tym, żeby odmieniła moją karierę. Co mogę powiedzieć, to na pewno jest to zmiana, jeżeli chodzi o emocje, które są na tej płycie. Poprzednia płyta Flashback była znacznie spokojniejsza, bardziej melancholijna. Ta płyta jest do tańca, do zabawy, bo tego w sumie potrzebowałam. I wydaje mi się, że moi fani również na koncertach chcą się po prostu zajebiście bawić. Czytałem, że ta płyta będzie traktować o tym, jak artysta łączy życie zawodowe z życiem prywatnym. Dokładnie tak. Jak show biznes wpłynął na twoje życie tak pokrótce? Myślę, że to jest bardzo trudne w ogóle odnaleźć się w dwóch życiach tak naprawdę, ale każdy z nas prowadzi takie dwa życia. Czy masz rodzinę, idziesz normalnie do pracy, jakkolwiek chcesz to nazwać tak naprawdę. Ja odnalazłam się w sumie bardzo dobrze, chociaż są momenty, które sprawiają, że gdzieś są nerwy, gdzieś jest strach, ale właśnie dzięki tej płycie mam wrażenie, że się uspokoiłam. Może wyrzuciłaś z siebie ten ładunek żółci z wątroby? Wiesz co, że po prostu potrzebowałam tego. Ja potrzebowałam się dobrze bawić, potrzebowałam właśnie wyrzucić jakieś negatywne też emocje, bo to nie jest tak, że na tej płycie będą same miłe i kochane kawałki, tylko po prostu to, co myślę. Także nie mogę się doczekać, aż moi odbiorcy będą mogli sami sprawdzić, co jest grane. My w CGM-ie też się nie możemy doczekać. Masz na koncie masę fitów dla raperów, z których jesteś najbardziej dumna, powiedz. Powiem ci szczerze, że jestem z każdego bardzo dumna. Od w sumie 4 lat jestem na scenie muzycznej i wydaje mi się, że chyba nagrałam najwięcej fitów. Raczej nie chcę tego mówić głośno, bo tak mi się wydaje. Nagrałam ich bardzo dużo. I czy to był Abel, czy to był Jordach, czy to był Taco. I mogłabym wymieniać, o co chodzi. Jakby z każdym jest totalnie inny vibe. A ja się odnajduję u każdego, także dla mnie to jest ogromne wyzwanie sprawdzać się u innych osób. Także ja się tym jaram. No na pewno takim grubym testem był koncert na Stadionie Narodowym. O tak. Opowiedz o emocjach, które towarzyszyły ci wtedy, w tym miejscu. Wiesz co, emocje były nie do opisania dzień wcześniej, bo jak zobaczyłam scenę na stadionie, to mnie po prostu to totalnie zatkało, bo nie spodziewałam się, że to jest tak, aż tak ogromne i wszyscy chyba, wszyscy, o co chodzi, po Kłebo, po Rasa, my wszyscy mieliśmy miny, co się tutaj w ogóle wydarzy, ale już samego dnia to był fan. Jak wyjechałam spod sceny i zobaczyłam masę ludzi, to miałam ochotę tylko powiedzieć, że jestem w tym miejscu, w którym chciałam być. Poczułaś się jak Robert Lewandowski? Poczułam się jak Beyoncé. A propos Kłebo na Fide i Taco, czy oni się pojawią na twojej nadchodzącej płycie? Wiesz co, że nie mogę mówić tak naprawdę, albo inaczej. Ja postanowiłam na tej płycie nie robić featuringów właśnie z tego względu, że nagrałam ich aż tak dużo. Chciałabym, żeby moi odbiorcy skupili się głównie na mnie. Bo na pewno w przyszłości tych featuringów nie zabraknie. No i tego ci życzę, żebyś cały czas nagrywała tak dużo świetnych kawałków. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Baw się dobrze. Ty również. Aloha.